Dobrze, witam w kolejnej części vloga i teraz jak widzimy wyprawiam już pod siebie, wczoraj ruszałem nawóz, skończyłem ostatni rozsiewacz, dzisiaj już nie pada, jest tak pochmurno, więc lecimy z uprawą na leżówkach, gdyż na razie jeszcze nie mam kultywatora żadnego, więc myślę, że ta leżówka. Szkoda tylko, że wałka nie ma tam z tyłu, ale można to kupić, może w przyszłości się to kupi, to lepiej by było, a tak jak widzimy, to już jakieś samosiewy rzepaku się pojawiły i także jest dosyć wilgotno, tam się należuje. Nie szkoda, że tego wałku nie ma, ale już i tak będę ciął i później jeszcze wam małym posiewnym leciał. Także wyrównam wszystko.
6 ton to nie ma co oczekiwać, 5-6 to jest już max. No oczywiście jakby ktoś stosował naprawdę dobre nawożenie, no to może trochę lepiej by to wyszło, ale nie ma co przeinwestowywać, bo nie ma sensu. Dalej, on jest troszkę nie podregulowałem aż do końca regulacji.